Szczęść Boże, drodzy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Znowu zasiadamy do stołu przy otwartej Biblii. Biblia jest zawsze dla nas otwarta. Słowo Boga otwiera się na nas nieustannie. Ważne, że my także otwieramy Biblię. Pytajmy zawsze, otwierając Biblię, czy moje serce jest otwarte, czy mój umysł jest otwarty, moja wola otwarta na przyjęcie tego słowa, którym chce mnie dzisiaj nakarmić. Przygotujmy się do przyjęcia tego słowa i prośmy, aby ono otworzył nasze serce. Pomodlimy się przez Maryję, znaną modlitwę, modlitwą, którą pielęgnujemy w naszym Centrum Formacji Duchowej, modlitwę kardynała Marcello Semeraro. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ty dziewico milczenia, Maryjo, strzeż mojego skupienia. Zatrzymaj daleko ode mnie niepotrzebne fantazje, roztargnienia i zaniedbania. Niewiasto posłuszna, pomóż mi otworzyć serce, zanim otworzę księgę, tak aby stało się gościnnym domem dla słowa. Matko pięknej miłości, módl się za nami. Z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 8, wersety od 1 do 10. W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego tłumu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: skąd tu, na pustkowiu, będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy te 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Kochani, jest takie słowo, ono dla mnie jest epicentrum tego świętego tekstu. Co więcej, to słowo, które jakby opisuje najpiękniejszy, największy przymiot Boga. Jak mówiła chociażby święta siostra Faustyna, doświadczając mistycznych spotkań z Jezusem. Ale to słowo jest pulsującym centrum całej Biblii. Ono odsłania nam naturę samego Boga, która właśnie się objawia w Jezusie Chrystusie. To, co jest samą istotą bóstwa. Miłość miłosierna. Chodzi o słowo splachnidzomaj. Ono jest tutaj tłumaczone przez slitował się, żal mi. Chciałem iść do tekstu.
Widzimy w nim tłumy ludzi, które, jak podkreśla Marek, znowu gromadzą się przy Jezusie. Jezus jest cały czas w podróży. Jezus był poza Galileą. Jezus był w ziemi pogańskiej. Znowu jest w Galilei, Dalmanuta. Kiedy słyszę to imię, od razu przypominają mi się niedawne rekolekcje, którą z grupą kierowników duchowych z Centrum Formacji Duchowej przeżywaliśmy właśnie nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Między innymi byliśmy w okolicach Dalmanuty. Ta piąta Ewangelia otwiera się od razu przed nami. Być może wam również pomaga, kto był w Ziemi Świętej, pomaga wam ta piąta Ewangelia czytać święty tekst. Chcemy tam być. Wyobrażam sobie od razu ten brzeg jeziora. Wyobrażam sobie te tłumy, które gromadzą się przy Jezusie. I przede wszystkim Jezusa, który widzi potrzebę tych ludzi. Zauważmy, oni gromadzą się przy Jezusie, już 3 dni trwają przy Nim. Jezus mówi, żal mi tego tłumu, bo już 3 dni trwają przy mnie, nie mają co jeść. Chcemy pobyć z Jezusem, przecież sam zmęczony, styrany drogą. Jezus w nieustannym trudzie apostolskiego głoszenia słowa, zmęczony z pewnością tym, że nieustannie tłumy lgną do Niego, ale On nigdy nie męczy się człowiekiem. Co więcej, widzi ich zmęczenie, widzi ich głody. Taki jest nasz Jezus. Patrzy na ciebie i widzi twój głód. Tutaj oczywiście jest mowa o tym głodzie materialnym, fizycznym, ale za nim kryje się, jak wiemy, coś więcej. I każde wydarzenie to materialne przywołuje prawdy teologiczne. W każdym bądź razie Jezus także patrzy na ciebie i mówi, żal mi ciebie, bo widzę, że jesteś głodny. Czujesz głód w sobie? Być może są osoby, które teraz przygotowują się razem ze mną do tej modlitwy, do słuchania słowa i które głodne są fizycznie. Być może są osoby, które dzisiaj jeszcze nic nie jadły z różnych powodów, zmęczone. Być może także dlatego, że brakuje ich chleba. Myślę, że jest jeszcze inny głód, który chyba jest bardziej powszechny. Także w domach, w których chleba pod dostatkiem. W domach, w których, jak my mówimy, niczego nie brakuje pod względem materialnym. Mogą być domy bardzo bogate materialnie i bardzo głodne. Głodne miłości, głodne spotkania, głodne Bożego Słowa. Nie zawsze ten głód dobrze rozpoznajemy. Czasami ten głęboki, głęboki duchowy głód próbujemy zaspokoić czymś innym. Czasami próbujemy zaspokoić właśnie chlebem materialnym. Albo kolejnymi wrażeniami, doznaniami. Karmimy się zmysłowo, a ten głód wewnętrzny, duchowy, bo nie jest zmysłowy, dalej pozostaje. I wywołuje w nas kolejne napięcie. Pomyślałem o Jezusie, który patrzy na mnie, patrzy w moją duszę, w moje serce, w moje wnętrze i mówi, żal mi ciebie, głodny jesteś. Fundamentalnie rzecz biorąc, jest to powszechna prawda o każdym z nas i każdego dnia. Do końca naszych dni będziemy głodni miłości. Tylko On może ten głód zaspokoić i kiedyś w wieczności do końca zostanie zaspokojony. Na tej ziemi ciągle chodzimy głodni miłości. I On ten głód dostrzega.
Ale to oznacza, że On i tylko On, za chwilę to zobaczymy, może ten głód zaspokoić. Jezus, który jest samą miłością, który jest źródłem miłości. A więc ten, który może nasycić mnie miłością. Mówi, pokaż mi twój głód. Spróbuj go nazwać. Nawet nie czekasz, ci ludzie pierwsi zaczną mówić o swoim głodzie. On pierwszy mówi, głodni. Być może i do mnie mówi. Może już od dawna mówi do mnie. Zatrzymaj się, głodny jesteś. Pomyśl, dlaczego tyle pracujesz, chociaż masz pod względem materialnym. Dlaczego ciągle biegasz? Dlaczego nie masz czasu na relacje, na więzi? Dlaczego tylko dajesz, a nie przyjmujesz? O wiele łatwiej nieraz jest dawać, niż przyjmować. Bo by otworzyć się na przyjmowanie, trzeba uznać, że ja też potrzebuję. Nie jestem tylko od dawania. Ja też jestem głodny. Też chcę być nakarmiony. Też potrzebuję tej ludzkiej miłości, ludzkiej uwagi, ludzkiego serca, ludzkiego zainteresowania. Głodny jesteś. Spróbujmy nazwać ten głód. Nie bójmy się tego głodu w sobie. Spotkajmy się z tym głodem, najgłębszym głodem w nas i wypowiedzmy go przed Jezusem. Jezus mówi to w obecności uczniów, w obecności tych, przez których chce zaspokoić głód tych, którzy tam przyszli. Jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, tak jakby głośno myśli, głośno do nich mówi, dzieli się z nimi. Z kim? Z 12, z tymi, którzy są najbliżej Niego. Przyszli z daleka, mówi, zauważmy, Jezus widzi wszystko w szczegółach, że mogą zasłabnąć w drodze, że nie mają sił, że przyszli z daleka, że są zgłodniali, nie mogę ich takimi puścić do domu. I to mówi do uczniów. To mówi do mnie księdza. Patrzę na tych wszystkich, którzy go szukają, zgłodniali Ewangelii, słowa. Patrzę na tych wszystkich, którzy nie wiedzą, dlaczego szukają, kogo szukają, a chodzą głodni. I mówi do mnie, widzisz, popatrz, jacy oni głodni. Jezus chce posługiwać się mną, ale mówi także tobie, mamo, tato, mężu, żono. Mówi do dziadków, mówi do przyjaciół. Popatrz obok siebie. Masz obok siebie głodnych. Czy masz dla nich czas? Czy chcesz także podzielić się nimi sobą? Czy wierzysz, że możesz je wypełnić, tak bardzo wypełnić swoją miłością, uzdolnić do kochania, do dawania, że będziesz zdolny? A my nieraz mówimy nie, ale ja nie mam, ja nie posiadam. Ja nie jestem zdolny, ja nie umiem, ja nie potrafię, ja się boję. Zauważcie, że tak zachowują się owi uczniowie. Jezus widzi troski tego ludu. Jezus widzi ich głód. A oni widzą problemy. Oni widzą jedynie zmartwienie. Oni, używając tego stwierdzenia tak często przez nas stosowanego, nie da się. Panie, nie da się. Nie ma takich możliwości. Nie jesteśmy w stanie. Z tym się nie da nic zrobić. Oni już tacy będą. Świat już taki będzie. Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Kiedy zaczynamy od problemów, kiedy nie pozwalamy, aby Jezus posłużył się nami dla swoich dzieł, ale najpierw zaczynamy mówić o tym, że się nie da, że to trudne, że to nie do zrobienia, w
wtedy jakby nie pozwalamy mu działać przez nas. Ale Jezus drąży. I to jest bardzo piękne. Ile macie chlebów? I wygadali się. Mówią, zwróćmy uwagę, 7. My wiemy, że kiedy w Biblii pojawiają się liczby, nie chodzi jedynie o arytmetykę. Nie chodzi jedynie o liczby w sensie dosłownym. Chodzi o teologię, chodzi o symbol, o duchowość. 7 oznacza pełnię. Powiedziałem, wygadali się. Jezus pyta, ile macie? Pełnię mamy. Mamy wszystko. Bo taka jest prawda o nas. Kiedy nas stworzył, wyposażył nas, uzdolnił. Każdy z nas ma wszystko. Każdy z nas jest zdolny. Każdy otrzymał w pełni. Pytanie tylko, czy my te talenty, gdyby posłużyć się przypowieścią Jezusa o talentach, czy my je uruchomimy? Czy zakopamy? Zakopiemy, przepraszam. Czy my będziemy w stanie się podzielić? Czy my wierzymy w to, że jest w nas tych 7 chlebów? Jesteśmy zdolni. Nie z siebie. Mamy je od Niego. On za chwilę weźmie te chleby w swoje ręce. Pobłogosławi i każe rozdawać. To znaczy pobłogosławi we mnie te moje zdolności. On je błogosławi. On mi nieustannie błogosławi. Kiedy kochający się ludzie idą do ołtarza, by zawrzeć związek małżeński, Bóg błogosławi ich. Błogosławi ich na drogę miłości. To znaczy mówi, idźcie. Jesteście zdolni kochać siebie, kochać wasze potomstwo, którym was obdarzę. Kochać tych, do których was posyłam. Błogosławię wam. Kiedy przyjmowałem święcenia kapłańskie, także na mnie wkładał ręce, mnie błogosławił. Tak czyni z każdym, którego stworzył. Błogosławi nas. Powiedział, idźcie, bądźcie płodni. Zwróćcie uwagę, tak jest na pierwszej stronicy Biblii. Błogosławi i mówi, bądźcie płodni. Ta płodność najważniejsza, którą każdy z nas ma. Każdy z nas. Stworzony do płodności, do dawania życia. Ta płodność nazywa się miłość. I to miłość w pełni. Tak, każdy ją ma w granicach swojego stworzenia. Jesteśmy istotami granic jako stworzenia. Ale jako stworzenie, jako to Boże naczynie, jesteśmy wypełnieni Jego miłością. Jakże trudno nam w to nieraz uwierzyć. Bo my sami czujemy się głodni. I ten głód nas nieraz tak bardzo skupia na sobie, że zapominamy o nich, zapominamy o tym, że możemy dawać, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Że właśnie wtedy, kiedy dajemy, najwięcej posiadamy. Że najbardziej czujesz się wypełniony miłością, kiedy się dzielisz sobą. Najbardziej odkrywasz, że potrafisz kochać, kiedy dzielisz się sobą. Ile macie chlebów? To pytanie dla nas. Do nas. Wierzysz, że masz w sobie tych 7 chlebów? Pełnię? I dopiero wtedy polecił ludowi usiąść na ziemi. Bierze tych 7 chlebów. Bierze te moje zdolności, te moje talenty, to moje uposażenie, to twoją wrażliwość, twoją piękną osobowość. Każdy z nas został stworzony pięknym, a widział Bóg, że to, co stworzył, było bardzo dobre, było bardzo piękne. Bierze w swoje ręce twoje życie, błogosławi, łamie, daje uczniom, aby rozdzielali. On chce, by nasze życie było jak chleb, łamane i rozdane. Pamiętamy słynne słowa świętego brata Alberta. Byś był jak chleb, do którego każdy może przyjść i łamać kawałek, tyle ile potrzebuje, by się nasycić, by nie być głodnym. Czy kiedy do mnie przychodzą ci, których mi Jezus posyła, bym rozdawał te chleby, które mam w sobie i mam od Niego? Czy ode mnie odchodzą ludzie nasyceni? Czy odchodzą jeszcze bardziej głodni? Czy odchodzą nakarmieni, zaopiekowani? Czy odchodzą zaniedbani, z poczuciem porzucenia, odrzucenia, pozostawienia? Ileż tu treści w tej Ewangelii
przed którą mam stanąć jak przed lustrem i pytać, jaki jestem, w tym, co najważniejsze, w tym najpiękniejszym przymiocie Boga, który także, którym podzielił się ze mną, bo jestem przecież na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Mam być odbiciem Jego miłosierdzia. To splachnizo maj, to ulitował się. Ono w języku greckim oznacza także wręcz taką litość aż do bólu wnętrzności. Jezus tak przeżywa, że czuję we wnętrznościach swoich, jakby mnie rodził na nowo do miłości. I ja także mam rodzić do miłości. Tutaj obraz mamy, która nosi pod sercem dziecko. Właśnie ten obraz zostaje przez Boga wybrany jako obraz, którym opisuje swoje miłosierdzie. Rechem to jest łono, rachamim, miłosierdzie. Właśnie tak jak mama, która rodzi dziecko, wydaje na świat ze swoich wnętrzności to, które kocha, miłość, którą tuli do siebie, tą miłością, która jest ona sama, obdarzona. Tak i ja mam być tym, który nieustannie z miłości rodzi do życia tych, których Bóg mi posyła. Rozdali tłumowi, a więc pozwolili się posłać do nich. Uwierzyli, że mogą nakarmić tych, którzy są głodni. Jeszcze przed chwilą mówili, nie da się. Ale teraz mogę sobie wyobrazić, oni idą i rozdają. Niekoniecznie jest tak, że nagle przed nimi wyrosła góra chlebów. Ale ciągle biorą, tak sobie wyobrażam, od Jezusa. I tych chlebów nie brakuje. Jezus daje, nieustannie daje, a ty bierzesz i rozdajesz. Nie zatrzymuj, nie zatrzymuj dla siebie. Rozdawaj. Zostałeś obdarzony? Obdarowuj innych. Otrzymaliśmy, by dawać. Tak się wypełniamy i spełniamy w naszym człowieczeństwie, w naszym powołaniu. Przez dawanie siebie. Mieli też kilka rybek. Bardzo piękny szczegół. Nad tymi odmówił błogosławieństwo, polecił im rozdać. My wiemy, że dla chrześcijan, pierwszych chrześcijan, ryba była obrazem samego Chrystusa. Ichthys. Ryba, która mówi mi, że On oddaje życie za mnie, bym ja mógł być nakarmiony. A więc Jezus przeze mnie daje siebie, by innych nakarmić. Do sytości. I jeszcze zostało. Sporo zostało. Ta nałat obfitość. I zawsze tak jest. Nigdy nie zabraknie. Kiedy otwierasz się na Jego miłość, kiedy uwierzysz w to, że możesz tę miłość nie tylko przyjąć, ale rozdać i inni będą nasyceni, zobaczysz, że obok ciebie ciągle jest. Jest. Nie brakuje ci. Nie brakuje innym. Jeszcze przed chwilą wydawało się, że jest pusto. Kosze puste, a tymczasem pełne. Oni nakarmieni, a kosze dalej pełne. Taki jest Bóg. Jakby mi zapowiada, że jeśli uwierzysz w moją miłość, jeśli dajesz się włączyć w to moje doświadczenie miłosierdzia, świat nie będzie głodny. Twój dom nie musi być głodny. Twoja wspólnota nie musi być głodna. Ty sam nie jesteś skazany na głód. Codziennie mogę przychodzić do tego stołu, na którym cudownie mnoży chleb. To już Jego ciało. Pomyślmy, ile tego świętego chleba swojego ciała rozdaje codziennie na ołtarzach świata. A my w tym uczestniczymy. I codziennie ja mogę przychodzić. A już na pewno co najmniej co niedzielę w ten dzień świętowania z Nim razem i brać ze stołu i przyjmować. Przyjmować po to ten chleb życia, by go rozdawać, by wracać do domu wypełniony Jego miłością, by dalej się dzielić. Uwierzmy w to. Jesteśmy zdolni do dzielenia się z tymi, którzy są głodni. Było zaś około 4000 ludzi. Tysiące ludzi jest głodnych. My nie wszystkich nakarmimy bezpośrednio. Ale jeśli nakarmisz miłością tego, który obok ciebie, nauczysz
dzielić się miłością Twoich dzieci. Nauczę dzielić się miłością tych, którym towarzyszę w kierownictwie, w spowiedzi, w sakramentach. To oni również będą potrafili dzielić się dalej. I tak pomnażać się będzie ten dar, który ja otrzymałem, jest rozdawany dalej. Twój jeden gest miłości może przeniknąć serca wielu, bo wziąłeś od Jezusa, zaczerpnąłeś ze źródła i podałeś dalej. A Jego miłość jest nieskończona. Dociera do wszystkich. Jeśli tylko ktoś w swoim głodzie zechce na tę miłość się otworzyć. Ja, Ty jesteśmy pierwszymi głodnymi, którzy mają to uznać. Głodnymi Jego miłości. Po to, by się nakarmić i przekazywać dalej tę miłość. Na ten czas i wieczoru, i poranka, i dnia całego, i życia naszego, by chleb miłości się mnożył w naszym życiu. Błogosławię Wam. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Życzę Wam dobrej nocy i pięknego nowego dnia.